Z nami Mariusz Lewandowski, trener Radomiaka Radom. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, w sobotę trudny mecz z Koroną Kielce w 32 stopniach. W piątek Legia. Dzisiaj rozumiem, zobaczymy nieco inny skład. Znaczy inny, ale też zawodników, którzy po prostu są w drużynie, którzy pracują, którzy też możliwe zagrają w piątek z Legią w pierwszym składzie. Także mamy gdzieś szeroką kadrę i chcemy sprawdzić też wszystkich zawodników, żeby przydatność do zespołu pokazali. No właśnie, zobaczymy na przykład Jakuba Ojrzyńskiego dzisiaj? Tak, będzie bronił, także jest w bramce. Też to jest pewien etap jego dobrej pracy w drużynie i jest możliwość akurat w tym meczu, żeby zagrał, także korzystamy z tej możliwości. Cztery klasy rozgrywkowe różnice, ale murawa chyba pana zaskoczyła dzisiaj. To, że cztery klasy rozgrywkowe to nic nie znaczy, to trzeba pokazać. Ja kiedyś w Zagłębiu też grałem z Huraganem Morąg, troszkę może było jedną klasę wyżej, ale żeśmy przegrali tamte spotkanie, dlatego że zawodnicy nie byli skoncentrowani na tyle, ile powinni i mentalnie nie przygotowali się dobrze do meczu, bo myśleli, że nachodzonego można wygrywać, dlatego to są mecze takie, które trzeba potwierdzić swoją wyższość na boisku, przede wszystkim przygotowaniem do zespołu. A co jeszcze pan pytał? O murawę. Murawa bardzo dobra. Murawa bardzo dobra. Jestem naprawdę zaskoczony, że ta murawa jest dobra. Na pewno w Ekstraklasie nie jedni by chcieli mieć taką. No właśnie, tak o niej wspomniałem, dlatego że miasto sponsoruje i będą na pewno się uśmiechną. Ale jeszcze jedno pytanie, takie już mniej piłkarskie, bo w momencie, kiedy Radomsko debiutowało w Ekstraklasie jeszcze w 2002 roku, pan debiutował w Szachtarze Donieck, więc nigdy tutaj pan nie mógł trafić, ale może jakieś inne wspomnienia z naszym miastem. Może Jacek Krzynówek? Jasne, kolega z prezentacji. No dokładnie. Dobra, to powodzenia dzisiaj i widzimy się, mam nadzieję, jeszcze złapy pana po meczu. Dziękuję bardzo.